To jest kwadrans na angielski, lekcja 309. Ten odcinek zawdzięczamy patronom i patronkom. Dziś czeka nas wywiad z uczennicą amerykańskiej szkoły średniej. Oznacza to, że mamy okazję przećwiczyć rozumienie ze słuchu w bardzo naturalnej rozmowie. W tej lekcji poznamy bohaterkę wywiadu i dowiemy się, jak wyglądała jej przygoda z angielskim i czy łatwo było jej się odnaleźć w amerykańskim high school. Zapraszamy do słuchania. Na początek dwa słowa wstępu. To jest wywiad, oznacza to tyle, że zawiera różnego rodzaju odgłosy otoczenia, bo nagrywaliśmy u mnie w salonie, a nie w profesjonalnym studio. No i zawiera różnego rodzaju wtrącenia, wypełniacze, wiecie, te angielskie om i mm i tak dalej. Starałem się zachować takie naturalne tempo wypowiedzi. Płynność. Mhm. Tak, żebyście widzieli, jak wygląda taka właśnie rozmowa naturalna, wiecie, nieoskryptowana. Tak. Więc będziemy mieli pytania do różnych fragmentów wypowiedzi naszej gościni. No i zaczniemy sobie od tego, że dowiemy się czegoś o naszej bohaterce. W tym i zresztą i w kolejnym odcinku. Po pierwsze, postarajcie się zrozumieć, jak nasza bohaterka ma na imię i ile lat kończy w przyszłym miesiącu oraz do jakiej szkoły chodzi. Aniu, zadanie też dla ciebie. You ready? Dobrze. I'm ready. Let's listen up. My name is Kira. I'm next month turning 17 and originally from Poland, specifically in Toruń. And then at like the age of 13, mm-hmm. I moved with like my first family, you could say, to the US. And you've been there for 4 years, yes, I'm guessing, four right? Years now. Like almost 17, mm-hmm. almost 13. You go to school in Pennsylvania? Yes, Pennsylvania in the region of Pittsburgh. In the region of Pittsburgh. What's the name of the school? Mount O'Bannon High School. Więc, Aniu, what's the name of our guest? Her name is Kira. That is true. Kira, yes. Kira, that is correct. Kira jest Polką. To mam nadzieję, że było też do usłyszenia. No i pytanie, ile będzie miała lat? She will be 17? Yes, she'll be 17 next month. That's exactly what she said. No i tutaj, wiecie, full disclosure, jawność informacji. Ja ten wywiad nagrywałem w sierpniu 2023, więc Kira już ma skończone 17 lat. Happy birthday. I do jakiej szkoły chodzi? High school. This is correct. I nazwa to była Mount Lebanon in Pittsburgh, Pennsylvania. That is very accurate. To było bardzo ciężko wysłyszeć, ale high school to jest najważniejszy element tej odpowiedzi, szkoła średnia. I rzeczywiście jest to Mount Lebanon High School in Pittsburgh, Pennsylvania, czyli miasto, które się nazywa Pittsburgh w stanie Pennsylvania. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, no to kolejna część naszego wywiadu. Zapytałem Kiry, czy łatwiej po takim czasie jest jej rozmawiać po angielsku czy po polsku i z jakim słownictwem ma największe problemy? Let's listen to what she said. Yeah, so obviously 4 years spent in the US having to talk English every single day, specifically in school for mm-hmm. like 7 hours or whatnot. Right. You obviously get more used to speaking English. You learn to speak like better English, get the accent, and basically you get in the habit of it. The vocabulary that's used for like schools in schools and whatnot, for me, I just don't have it anymore. Since right. I'm no longer like learning mm-hmm. the different vocabulary. I'm not as used to it. I don't remember as much and whatnot. And I'm more just used to the vocabulary of English. That's what I have to use to get around. All right. So, Aniu, what were the answers? Łatwiej po polsku czy po angielsku jej się obecnie mówi? Po 4 latach w Stanach. English?
Yeah, it's English. Yes, you're right. Yes, she definitely said English is much easier for her now. No i jakie słownictwo, zwłaszcza po polsku, jest dla niej trudne? School subjects? School subjects, yes, in Polish. Co ma sens, prawda? Całkowicie. Bo używa ich jakby po angielsku. Tak je właśnie poznała, prawda? Mm-hmm. Więc to jest takie fajne, imersyjne przyswajanie w zasadzie języka, tak? Że widzę jakiś przedmiot czy jakieś zjawisko i poznaję nazwę od razu po angielsku, więc dla mnie tak to się nazywa. Zresztą tak. Podobnie jest chyba jak gramy w gry wideo, prawda? Które nie są Dokładnie. Nie są przetłumaczone. No to wiesz, że to jest tam, nie wiem, jak się grało. Jak po angielsku się nazywa, no. No właśnie, to wiesz, że to jest jakiś tam, nie wiem, Pikeman, to cię nie, wiesz, że to jest Pikeman, tak? Albo na przykład wiesz Exit, nie? Że to jest wyjście, w sensie dopiero teraz już wiesz, że to jest wyjście, a to jest po prostu Exit. No i wiesz, co to robi, dokładnie tak. Jak się grało właśnie w jakieś strategie i się coś tam budowało, to wiedziałeś, że to trzeba zbudować, żeby było drewno, nie? I wiedziałeś, że to jest jakieś tam mill, czy lumber mill, czy coś takiego. No, dokładnie tak to działa. Super. Przy okazji tego fragmentu mieliśmy też kilka bardzo fajnych fraz, które Kira użyła. Po pierwsze, użyła takiego wyrażenia get in the habit of it. Get in the habit of it. Tak, oznacza to wykształcić sobie nawyk czegoś, czyli coś się staje dla nas nawykowe. Bardzo fajne. Get into the habit albo get in the habit. Okej. Kira w swoich wypowiedziach bardzo często używa fajnego takiego wypełniacza and whatnot. And whatnot. Oznacza to takie i to jest i takie tam, albo i co tam jeszcze. Okay. Po polsku mówimy takie i takie tam. Więc możemy and whatnot, można też powiedzieć or whatnot, czyli albo takie tam. Takie właśnie naturalne, codzienne. Dokładnie tak. Świetny taki wypełniacz, zarówno jak słówko like, o którym mieliśmy cały odcinek oddzielny, prawda? Mm-hmm. I tam mówiliśmy, że właśnie like... I się zawsze kojarzy you know. You know. Takie wypełniacze naturalne. Super. No i fajnym wyrazem, który zapewne już znamy, ale go przypomnimy sobie, był wyraz obviously. Obviously. Czyli? Oczywiście. Oczywisty, tak, tak najwyraźniej coś się dzieje. Super. W kolejnej części spróbujemy zrozumieć, co czeka nowych uczniów z zagranicy, którzy przychodzą do szkoły w Stanach Zjednoczonych. Alright? Let's listen up. The first time when you went to the US, you've moved, was language a problem for you? So, most foreign students that come into the US have to take an ESL test, which is basically English second language. Mm-hmm. It's a test basically just checking vocabulary, grammar, and whatnot. Mm-hmm. And not to brag, but I just passed it immediately, and I didn't have to take the special class, which is to just introduce foreign students into English. Because of my prior knowledge and experience with English, I didn't have to go through those, like, additional classes. Więc Aniu, what happens to new students? ESL test? Yes, they have to take an ESL test. Do you remember what ESL stands for? English. This test of English at school. Almost. It was English as a second language. A second language, okay. Yeah, English as a second language, tak. Angielski jako drugi język. Yeah, so you have to take the test, that is true. I jeżeli słabo nam pójdzie taki test, to... Classes. Musimy mieć dodatkowe lekcje. We have to take extra classes. Tak jest. Dodatkowe zajęcia, które właśnie pozwolą nam opanować język do tego stopnia, że możemy chodzić na zajęcia edukacyjne. I znowuż, fajne słówko, którego Kira użyła, to było wyrażenie not to brag. Not to brag. Not to brag. Brag oznacza chwalić. Okay. Zwykle chwalić siebie samego. Także nie przechwalając się. Nie przechwalając not to brag. Się. Mm-hmm. Nie przechwalając się, a później występuje ale. To zawsze taki ładny mechanizm zmiękczający. It was nice. Not to brag. Super. I drugie fajne wyrażenie, to powiedziała Kira, because of my prior knowledge. Because of my prior knowledge.
Tak, because of, czyli z powodu, dzięki czemuś, a prior, co to może być? W poprzedniej, wcześniejszej? Tak, wcześniejsza nabyte wiedza. Już. Mm-hmm. Tak, zgadza się. Tego, co już wiedziała wcześniej. Because of my prior knowledge. Także prior może być, wiecie, prior experience, prior knowledge. Bardzo fajne słóweczko. All right. Dowiedzmy się teraz, co najbardziej pomogło Kirze w nauce angielskiego jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. So when studying here in Poland, did you have some extra lessons or was it all just schoolwork or was it, you know, so I did all have, of it? I did have extra lessons. Mm-hmm. So obviously I had school, but I also had like after school lessons for like 3 years. In my opinion, most importantly, it's something that like typical classes won't teach you. It's just everyday vocabulary. From exposure to the internet. Right. So most of my English I learned through YouTube, through reading Minecraft. Mm-hmm. I learned English through Minecraft. Right. Like I said, English through YouTubers, hearing it, mm-hmm. reading comments, some blogs, etc., forums. Mm-hmm. And basically, specifically as a kid, you're like able to take in this new like knowledge and language and learn it much easier than it is in like older days. But also I learned English through listening. Mm-hmm. So that's an additional thing that contributed to speaking. And obviously when you're introduced into an English school where you only really speak, mm-hmm. you gotta use a little bits and knowledge that you've learned over the years and just put it into whatever mess happens. So I'm glad for the additional classes that I took because unlike in typical school English that mm-hmm. you get, those classes are more about reading and whatnot, but those additional ones were more about speaking. They were more focused on like listening in to the language and actually like giving it back via voice. Okay, so what was it, Anio? What helped Kira learn? Extra classes. Yes, so she did have extra classes. Yes, after school classes. YouTube. Reading comments. Yeah. Minecraft. Yes, she used to play Minecraft and learned English from playing Minecraft. Very good. So generally we can say the internet. Internet. Zresztą Kira używa takiej frazy exposure to the internet. Exposure to the internet. Czyli kontakt z internetem, ekspozycja mm-hmm. na internet, a tak byśmy to opowiedzieli. No i też użyła frazy fajnej, że się chłonie wiedzę i język. I powiedziała take in knowledge and language. Take in knowledge and language. Tak, take in, czyli coś właśnie chłonąć, przyjmować, take in. To ciekawa, prawda, historia. Bardzo. Dla całkiem młodej osoby, która wyjeżdżała, no bo w wieku 13 lat. Także well done, Kira. Mówi się, że dzieci potrafią być okrutne w swojej ocenie. A jak myślicie, Kira, czy miała jakieś nieprzyjemności związane ze swoim angielskim od nastolatków? Posłuchajmy. Did you get any negative feedback from, you know, other teens or teachers saying like, oh, like, do they point out mistakes if you make them? Actually, no. If anything, I got positive feedback. It's like, wow, your English is so good. A thing about, I'd say, Americans, they're less keen on pointing out mistakes to your face. You might do something and it's like, okay, that's great. It's fantastic. Okay. Even though it wasn't that fantastic in actuality. I have met some people that are like in a joking way or less pointing out an accent, my accent, whatnot. Like, oh, you're from Poland. Like, I've met some people, but besides that, it's not that big of a deal. Mm-hmm. Like, if anything, they're just like anyone. In my opinion, anyone in a foreign country, they're just, like, happy that a foreigner,
like, is trying to speak their language. They're trying to, like, learn something. Did she have any unpleasant situations? I don't think so. It was positive feedback. Yeah, it was mostly positive feedback. Zdecydowanie większość osób doceniała, że jak dobrze mówisz, świetnie, że próbujesz się komunikować w naszym języku. My tego nie potrafimy. That is so true. So true. All right. No i znowuż, ciekawe wyrażenia. Kira powiedziała, że osoby są less keen on pointing out mistakes to your face. Ooh, less keen on pointing out mistakes to your face. To be keen on something oznacza być chętnym do robienia czegoś. Keen on. A tutaj mm-hmm. mamy less keen, czyli że są mniej chętne. No i właśnie point out mistakes, czyli... wypunktowywać błędy. Tak, wytykać błędy. Bardzo fajnym wyrażeniem była też fraza in actuality. In actuality. I o tyle, o ile zawsze, czy kilka razy już mówiliśmy, że fraza actually to jest taki false friend, to nie mm-hmm. oznacza... aktualnie. Tak jest. To in actuality oznacza w rzeczywistości. Okej. Okay. Czyli tak faktycznie rzecz biorąc. In actuality. In actuality. Bardzo fajny wyraz tutaj. No i na koniec Kira też mówi, it's not that big of a deal. It's not that big of a deal. Tak, zwróćmy tutaj uwagę na frazowanie, gdzie to a występuje. It's not that big of a deal. It's not that big of a deal. I troszkę szybciej, not that big of a deal. Not that big of a deal. Tak, bo to wszystko będzie jakby zlepione. Oznacza to? Że to nie taka wielka sprawa. Tak, to nie taka wielka sprawa. Not that big of a deal. All right. Skoro już rozmawialiśmy o akcencie, to zapytałem też, czy można było rozpoznać po wymowie, skąd pochodzi Kira i jej rodzice. Posłuchajcie, jakie kraje są im przypisywane. It goes to my entire family. Obviously, my parents more than me. Because obviously I get the accent rubbed off from school. But they, since they have to, like, don't have that exposure, they have that that accent be more, like, pronounced. So they're more, like, recognized, like, oh, Russia, or, like... Eastern European. Or something. Yeah, right. Eastern European. But for me, I get more, they get more confused about me. For example, I've gotten Germany... I've gotten, like, Finland at one point. Sure. Because it was even, like, less about my accent, more than I just had, like, blonde hair at the time. Well, it's the whole package, yeah. Right? The accent plus. Yeah. It's like, they can hear an accent. They just cannot recognize it specifically. So, Anya, what do Americans think? Eastern Europe. Eastern Europe, very true. Like Poland, Russia, right? Ukraine, maybe. Yes, but also Germany and Finland, because she has blonde hair? She used to have, yeah, blonde hair. Used to have, okay. She used to have blonde hair at the time. Yeah, very good. So Germany, Finland, very true, right. I tutaj znowuż ciekawe wyrażenia. To Kira mówi, the accent rubbed off on me. The accent rubbed off on me. Tak, rub off on somebody, to jest udzielić się komuś, wiesz, że coś miało wpływ mm-hmm. na nas, tak się otarło się o nas, rub off. Okej. Okay. I już zostało. Tak się do nas trochę przykleiło, okej. Okay. Dokładnie tak, to jest właśnie ten rub off on somebody. Tak, dokładnie tak. A przy okazji rodziców, Kira mówi, their accent is more pronounced. Their accent is more pronounced. I tutaj pronounced oznacza, że jest bardziej wyraźny, jest bardziej okay. słyszalny. Też fajne wyrażenie. Okej. Okay. No i na koniec dowiedzmy się, jak wygląda typowy dzień szkolny w high school. Czy to jest, wiecie, jak w Beverly Hills 90-210? Tak, podjeżdżacie super autami pod szkołę. Więc sobie wysłuchamy. Zaznaczę tutaj jeszcze przed tym fragmentem, że... wyraz period, period oznacza godzinę lekcyjną,
Czyli to jest nasza lekcja, period. Okay. Okay? Czyli mamy tam między 9 a 10 jest jakiś period. Innym wyrazem będzie wyraz też, który nam się przyda. Będzie wyraz home room. Home room. Zgadza się. Home room to jest twoja klasa jako grupa uczniów w Stanach Zjednoczonych, ale też jest to taka godzina wychowawcza. Okay. Czyli moment, kiedy spotykasz się właśnie ze swoim tym prowadzącym nauczycielem, homeroom teacher, razem ze swoją grupą, czyli z tym swoim homeroom. Okej. Okay. All right? To będzie nam przydatne. Okej, okay. No to teraz pytanie, w jakich godzinach są lekcje? Mm-hmm. Co zdaje się być obowiązkowe na początku dnia, ale Kira mówi, że wcale nie jest obowiązkowe? I jak wygląda plan lekcji i jak zmienia się, jeżeli wypadają dni wolne w środku tygodnia? Mm-hmm. That was complicated. Let's try it. School starts at 8 a.m. For everyone? For everyone. All you right. go to your homeroom class, which is whatever class and whatever teacher you are assigned with. Right. And then the teacher checks attendance. There are also like school announcements, which basically tell you like, oh, like prom is coming, or like this club is having a meeting, or like there's a charity going on, etc., etc. Okay. At the beginning of every morning announcement, there's like, hello everyone, all right, time for the Pledge of Allegiance. From what I read, it is required to partake in the Pledge of Allegiance, but I'm saying this in quotes because I have to admit, I never stood up for the Pledge of Allegiance. Because my homeroom teacher just didn't really care that I didn't participate in. Pledge of Allegiance every single day, just recited fully. You just kind of sit there in silence to not interrupt it. Okay. And then everyone sits down and it's all chill. Okay, so that's the idea of the home group. And then you're on your way to your the classes that you chose. If I'm right from what you're saying, it's not really age based, right? So you can have seniors and doing the health together with some juniors or sophomores, or not really? So some of the classes are specifically grade based. Okay. For example, you have like English 9, which is specifically for only grade 9. Right. But you also have just general classes, for example, theater class or PE or whatever, which is just a potluck of all the grades. Right. How long is your day at school? Because so, you did say you start at... You start at 8, and then you end at 3 p.m. That's a pretty long day at school. Well, each class is about like an hour. Technically, it's like 46 minutes. Okay. But they will tell you it's like an hour, and then you have like about 5 minutes to just get to your next class. Between like lessons. Are there bells that... There are bells. Okay, that help you go, you know, yeah. Say like, hey, it's intermission. It's end of class. Right. It's time to go. Your schedule that you pick, is it like a weekly schedule? Or maybe there's a kind of different rotation system? There is a different rotation system. It doesn't go by day by day, but there's like assigned numbers to each day. All right. I'm putting this in quotes. So basically... You have day one, day two, day three, day four, and day five. At the beginning of the year, it's like normal. Day one is Monday, day two is like Tuesday, etc., etc. However, when there's like a holiday or something, sure. No school that day, that those numbers shift. So, for example, if Monday was day one, then you have a holiday. Wednesday would be that day two. So the entire schedule just shifts like one day. Got it. And obviously the more holidays, the more the schedule shifts, and then eventually it comes back around being normal again. Most of the classes repeat every single day. However, there are classes that are specifically like 4 times in a week. Mm-hmm. So you might have like PE 4 times, and then you have like one period on like day 5, just free. And Anu, what time do they have lessons or classes? From school? 8 a.m. to 3 p.m. Very good. From 8 a.m. to 3 p.m. So that's a pretty long day, isn't it? Mm-hmm.
Yes, it is. It is. And it's the same every single day. Yes. It's like a job. It is. And each class is about... an hour. Yeah, very good. All right. So what is mandatory at the beginning of the day? Pledge of Alliance. Pledge of Allegiance. Allegiance. Pledge of Allegiance. To jest ślubowanie. Pledge of Allegiance. Every single day. Every single day. Okay. Jest ślubowanie w fladze. Z tym, że możecie sobie poczytać historię właśnie Pledge of Allegiance, że rzeczywiście tam dodano też element później Boga i wierności kraju. Ale to jest właśnie ślubowanie. U nas chyba w katolickich szkołach są, chrześcijańskich, są chyba z msza na początku. Albo modlitwa chociażby. Albo modlitwa, tak. Że tak się zaczyna szkołę. Tak, a także Pledge of Allegiance, taka przysięga na wierność sztandarowi. Bardzo amerykańska rzecz. But every single day, really. Bardzo taka patriotyczna. Yeah. Every single day. Okay. To tak jak w Stanach, gdy byłem w celach sportowych, zaskoczyło mnie, że przed każdym praktycznie wydarzeniem sportowym jest grany hymn. Nie tylko okay. jak reprezentacja, tylko jak grają na każda nawet, drużyna, wiesz, okay. siedmiolatki to mają przed meczem hymn. Okay, ale to buduje chyba taki więź z krajem. Przez to, że tak, te flagi wszędzie też są, nie? Na każdym budynku, na każdym domu. Ja też uważam, że to są elementy patriotyczne. Na pewno tak jest. Także taki pomysł. No i trzecie pytanie. Co się dzieje z tym planem lekcji, jeżeli wypada coś wolnego? They are shifted? They are shifted. Shift, czyli że są przesunięte. Przesunięte. Więc jak wypada wtorek, to w środę są lekcje z wtorku. Mm-hmm. They are shifted. Także trzeba śledzić. Już jest, jak się jest w systemie, to się na pewno wie, jak to działa. Ale ciekawy system. Ale to no dobrze, no ale tydzień ma jakby ograniczoną liczbę dni, prawda? Tak. Więc jakby no zmieniamy wtorek na środę, środę na czwartek na piątek, a co z lekcjami z piątku? Są w poniedziałek. Okej, okay, i to się tak zmienia cały czas? Tak, to już taka zmiana na stałe. Oh my goodness, to trzeba bardzo śledzić. Potem wypadają kolejne jakieś dni wolne, więc no sumarycznie w ciągu roku jest szansa, że, zresztą Kira mówi, że... że wszystko będzie na swoim miejscu. Zgadza się, they come back around, czyli że zatoczy to pełne koło i wróci do stanu początkowego. Ale nie musi tak być. Mm-hmm, that sounds complicated. Trzeba ogarniać. It's not so bad, I think. All right. Wyrażenia z tej części wywiadu to school announcements. School announcements. Czyli? Ogłoszenia szkolne. That's very nice. I wtedy się możemy na przykład dowiedzieć, że there's a charity going on. There is a charity going on. Posłuchajcie, jak Kira to mówi, ale chodzi tu o to, że odbywa się akcja charytatywna, tak? A charity mm-hmm. going on w szkole. Fajnym bardzo wyrazem, który mi przypadł do gustu, był wyraz partake. Partake. Tak, to partake jest to czasownik, czyli brać udział. Czyli ładne. Zamiast take part in... to to partake in. Partake. Nie, partake. Partake, okej, okay, not partake, jednoty. Partake. Zgadza się, tak jest. Kira też mówi coś takiego, że in quotes. Yes, in quotes. In quotes, czyli cytując albo w cudzysłowie. Można też powiedzieć in air quotes, zwłaszcza w takiej sytuacji radiowej. In air quotes, mhm. Jak mówi się, nie widać. Czyli, że w powietrzu pokazujemy uszy króliczka in air quotes, tak dodać. Super. Kira powiedziała też, że classes are grade-based. Classes are grade-based. No i tutaj ten classes to oznacza lekcje, przedmioty. Mm-hmm. I one są podzielone na podstawie roczników, tak byśmy powiedzieli, bo grade, oprócz tego, że to ocena, przypomnę, to też jest dana klasa, w sensie rocznik. Grade. Tak. Czyli tak jak Kira tam jest... zaczynała od 8th grade, od 8 klasy edukacji w Stanach. Ciekawym wyrażeniem jest też wyraz potluck. Potluck. Gdy mówi o klasach, Kira mówi a potluck of all the grades. A potluck of all the grades.
Tak, byśmy to przetłumaczyli jako zrzutka z różnych roczników, z różnych klas. Okej. A sam potluck to jest taki w Stanach nieformalny posiłek, gdzie zapraszasz ludzi, znajomych, przyjaciół albo sąsiadów i każdy coś przynosi do jedzenia. Dlatego jest taka zrzutka. Okej. Co wylosujesz, to będzie, wiesz, część rzeczy będzie pysznych, taki potluck. Jest element szczęścia. Z tym związane loterii. To brzmi jak wigilia klasowa, że ktoś musiał, każdy musiał coś ugotować. Tak, tak, tak. Były to takie myślę, akcje. Jest taki potluck. I możesz trafić na dobre pierogi i niesmaczną sałatkę na przykład. Jep, jep. A tutaj bardzo fajnie użyte jako właśnie taka zrzutka, zmieszanka wszystkiego. A potluck of all the grades. Tak. No i Kira właśnie mówi, że days are assigned numbers. Days are assigned numbers. Też fajna składnia, że dni mają przypisane numery. What do you think about this type of schedule for a high school student? I don't know. Maybe it's okay because they are almost adults. Yeah, they can start work once they graduate, like officially and legally work. It's okay. It teaches responsibility. Yes. I would say so. All right. Mamy nadzieję, że wywiad przypadł Wam do gustu, bo czeka nas jeszcze druga część rozmowy z Kirą. Za tydzień dowiemy się, jakie przedmioty są obowiązkowe, a jakie do wyboru. Jak dużo jest też zadań domowych. Oraz dowiemy się więcej o testach i egzaminach czekających na uczniów w szkole średniej. Dziękujemy, Kiro, za tę rozmowę. A Tobie przypomnę, że notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie kwadransnaangielski.pl/309, jak numer tego odcinka. That's all what we've prepared for you today. We'll talk to you again next week. Bye! Bye.